Szanowni Państwo, często zadajecie mi Państwo pytania dotyczące ilości skróconych dziennych odpoczynków dziewięciogodzinnych w jednostce czasu, to znaczy, ile można odebrać e, odpoczynków dziewięciogodzinnych, czyli tych skróconych dziennych, i w jakiej jednostce czasu. E, kiedy zadaję to pytanie na wykładach, czy to kierowcom, czy to spedytorom, czy też gdy rozwiązują zadanie w przedmiotowym zakresie, nawet nasi prawnicy z naszej kancelarii w testach weryfikujących ich wiedzę, bardzo często, nawet młodzi prawnicy udzielają informacji, że można odebrać. Trzy skrócone odpoczynki dziewięciogodzinne w ciągu tygodnia. Hmm. Proszę Państwa, mało tego. Nie tylko początkujący kierowcy, nie tylko początkujący spedytorzy udzielają takiej informacji, ale proszę Państwa, również często naukowcy. Znam przynajmniej dwa opracowania naukowe jeden podręcznik i jedną publikację naukową, w której nawet naukowcy twierdzą, że na gruncie uregulowań rozporządzenia 561 z 2006 roku Wspólnoty Europejskiej można odebrać 3 dziewiątki w ciągu tygodnia, w tygodniu. Czy na pewno, proszę Państwa, a co dokładnie mówi rozporządzenie 561 na ten temat? a Dokładnie ono mówi tak, że kierowca może dokonać odbioru skróconych, dziennych odpoczynków dziewięciogodzinnych trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. W związku z powyższym należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy trzy razy w tygodniu oraz Trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku to są sformułowania ekwiwalentne? Czy to są tożsame sformułowania? Proszę Państwa, yy, oczywiście, naturalne jest, że taka chęć do stwierdzenia, że są to tak bliskoznaczne sformułowania trzy razy w tygodniu i trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku, że najprawdopodobniej oznaczają dokładnie to samo. Ale powiem Państwu, jako uczestnik prac w podkomisji sejmowej, jako autor wielu propozycji, wielu przepisów, nowelizacji wielu ustaw, czy też rozporządzeń, że zawsze, jeżeli napotykacie Państwo w akcie prawnym na jakąś treść, taką powiedziałbym, szczególnie zawiłą, szczególnie dziwnym językiem napisaną, taką nienaturalną, to należy się przyjrzeć takiemu uregulowaniu w sposób wyjątkowo drobiazgowy. Bo powiem Państwu z własnego doświadczenia, że każdy legislator ma tendencję i chęć do jak najprostszego formułowania. Normy. Jak najprostszego. Czasami normy wychodzą, treść norm wychodzi de facto trudna, ale każdy z legislatorów zawsze ma taką naturalną intencję, żeby oddać swoje intencje właśnie poprzez najprostsze gramatyczne formy językowe. Więc jeżeli napotykamy na sformułowanie jakiegoś, jakoś tak, Nienaturalny, z którym się nie czujemy, czytając go komfortowo, zawiłe, to należy mu się szczególnie przyjrzeć. I tak jest w tym konkretnym przypadku. Proszę zwrócić uwagę, że przecież łatwiej było napisać legislatorowi unijnemu, że kierowca może odebrać trzy skrócone dziewiątki w ciągu tygodnia. To było proste zdanie, prawda? A tymczasem legislator unijny zadał sobie trud, żeby użyć sformułowania. Że można odebrać trzy dziewiątki, ale pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Oczywiście każdy z nas yy, chciał, dokonuje takiego w pierwszym odruchu takiego prostego założenia, że skoro trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku, a, a tygodniowy okres odpoczynku to najczęściej jest yy, sobota, niedziela i następna sobota, niedziela, no to tak czy owak zawsze. Trzy dziewiątki będą, kierowca będzie mógł odebrać tylko trzy takie dziewiątki pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. I tu jest błąd w założeniu. I tu jest błąd w założeniu, ponieważ proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić sytuację, że w poprzednim tygodniu kierowca odbierał odpoczynek regularny, tygodniowy w sobotę i w niedzielę, 45 godziny lub dłuższy. I później pierwszą dziewiątkę odebrał w poniedziałek, drugą we wtorek, trzecią w środę, a w czwartek odebrał następny odpoczynek tygodniowy, ale skrócone 24 godziny, trwające do piątku. W związku z powyższym z piątku na sobotę lub w sobotę może odebrać kolejną dziewiątkę, i w niedzielę kolejną dziewiątkę. Ach, i o to właśnie chodziło w tym przepisie. Dlatego właśnie legislator nie napisał, nie użył takiej prostej formy gramatycznej, czyli nie napisał trzy razy w tygodniu możesz kierowco drogi odebrać odpoczynek dzienny skrócony 9 godziny, tylko napisał trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Zgadza się? Zgadza. Pierwszy odpoczynek tygodniowy był trwał sobotę i niedzielę, a następny w czwartek. Pomiędzy nimi kierowca w związku z powyższym może odebrać trzy skrócone odpoczynki, a następnie po tym odpoczynku powiedzmy, załóżmy tutaj w tym, w tym kazusie czwartkowym może dokonać odbioru odpoczynku kolejnego i kolejnego, jeszcze raz kolejnego skróconego dziewięcio Godzinnego. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Bo proszę zwrócić uwagę, że kiedy prowadzę dla Państwa wykłady, to regularnie Państwo podnosicie argument, że uwarunkowania i normy rozporządzenia 561 są niesłychanie restrykcyjne, że one są bardzo wyśrubowane, że tak naprawdę ograniczają elastyczność realizacji transportu. A ten konkretny przepis, ten konkretny przepis jest dowodem, że owszem, są takie normy, które są, ograniczają elastyczność realizacji transportu, jak na przykład ta słynna norma 56 godzin okresu prowadzenia pojazdów w tym tygodniu i 92 tygodniach, o której Mówię w innym swoim wideoblogu. Ale są też normy, właśnie które, takie jak ta, no, która jest przedmiotem dzisiejszej mojej analizy, które właśnie służą uelastycznieniu realizacji e, m, transportu. Takiego zwiększenia komfortu realizacji transportu, prawda? W związku z powyższym nie można. Zawsze tak a priori, zakładać, że wszelkie normy zawsze są źródłem wyłącznie ograniczeń dla realizacji transportu. No ale dobrze. No ale można w związku z powyższym zapytać, czy to jest rozsądne rozwiązanie, prawda? Takie dopuszczenie odbierania de facto w tygodniu pięciu skróconych. Odpoczynków dziennych. W innym swoim wideoblogu bardzo wyraźnie podnoszę, zresztą w różnych wideoblogach podnoszę kwestie bezpieczeństwa, prawda? Czyli podnoszę, że no, te normy, które są zawarte w aktach unijnych czy euroazjatyckich, jak w przypadku umowy ETR, one służą poprawie bezpieczeństwa, one służą bezpieczeństwu państwa. Mojego, naszych rodzin, naszych bliskich, nas wszystkich, prawda? To znaczy wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. A temu służą. A tu nagle znajduje się legislator e, tworzy normę, która mówi, że skrócony odpoczynek dzienny możemy realizować w pewnych konfiguracjach niemalże codziennie. Prawda? I to nikomu nie przeszkadza? Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, nie przeszkadza z tego powodu, że proszę zwrócić uwagę, że przy konstrukcji, której, którą podałem, czyli odpoczynek w sobotę i w niedzielę, na przykład regularny, po czym trzy kolejne skrócone dzienne odpoczynki, po czym następuje na przykład odpoczynek tygodniowy skrócony. To ten drugi odpoczynek tygodniowy skrócony występuje wcześniej niż musi wystąpić na zasadach ogólnych. Normalnie odpoczynek tygodniowy, regularny lub skrócony, musi, ma obowiązek wystąpić najpóźniej w ciągu 6 godzin w odcinku 6 razy 24 godziny po zakończeniu poprzedniego odpoczynku. Czyli po interwale 6 razy 24 godziny, licząc od ostatniej minuty e, ostatniego odpoczynku. Na ten temat, zresztą temu tematowi poświęciłem jeszcze inny wideoblog e, e, i zachęcam do jego przejrzenia. W związku z powyższym, legislator unijny wyszedł z bardzo słusznego założenia, że skoro kierowca dokonał odbioru odpoczynku, Tygodniowego wcześniej niż po interwale 6 razy 24 godziny. To jest wypoczęty. Ponieważ pracodawca zapewnił mu większą, większy wymiar wypoczynku niż wynikałoby to z norm rozporządzenia 561. I taka jest idea i takiej. Taka jest funkcja tego przepisu. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak mądry jest ten przepis. Z jednej strony pozwala elastycznie realizować transport, a z drugiej strony pozwala reali elastycznie realizować transport, o ile pracodawca zapewnił pracownikowi więcej i szybciej odpoczynek niż wynikałoby to z przepisów. Czyli z jednej strony mamy elastyczność realizacji transportu zapewnioną, a z drugiej strony bezpieczeństwo. I te dwie wartości ze sobą się nie tylko, że nie kłócą, ale przepięknie się tutaj uzupełniają, prawda? I to jest taki przykład idealnego przepisu, wspaniałego przepisu, świetnej konstrukcji, z kapitalnego zamysłu legislacyjnego, tak? Wyważenie pomiędzy elastycznością, a jednocześnie bezpieczeństwem. Prawda? To jest taka klasyczna konstrukcja. Wygrany, wygrane. Wszyscy są wygrani w tej konstrukcji. W związku z powyższym, proszę Państwa, zachęcam do oczywiście korzystania z tej konstrukcji w pełni legalnej, w pełni akceptowalnej, wynikającej wprost z rozporządzenia 561 z 2006 roku. Niech państwo służy bardziej szczegółowy opis. Zastosowania tej konstrukcji, znajduje się oczywiście na naszym portalu jazdaprawna.pl. Zachęcam do wyszukania na tym portalu publikacji mojej publikacji poświęconej temu zagadnieniu. Oczywiście, publikacje są, jak zawsze Państwu przypominam, niewspomiernie bardziej precyzyjne. E, szczegółowe, e, w, e, dokładne. E, zawsze można do publikacji wrócić, doczytać, przeczytać. Zachęcam do tego Państwa, dlatego że e, stale można powiedzieć: e, z, z jednej strony mamy taką tendencję, i słyszy się taką tendencję do narzekania. W, na przepisy, a z drugiej strony trzeba wiedzieć, że jeżeli dobrze znamy te przepisy, to one są nam przyjazne. To przepisy, proszę Państwa, zawsze przypominam, są dla nas, nie my, dla przepisów. I to jest taki wspaniały przykład, gdzie przepis jest właśnie norma prawna, została stworzona dla nas i nam wspaniale służy. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny wideoblog. Dziękuję bardzo.